Witajcie ponownie w ramach akcji Wośp. Jest z nami Justyna i Zdzisław. Cześć wam. Cześć, cześć. Hejka. Hejka, hejka. Wy pracujecie teraz w hospicjum, zgadza się? Dokładnie. Opowiedzcie mi, jak wygląda wasza praca na co dzień. Czy również, no. Też zapraszamy młodych ludzi na wolontariat. Działamy w hospicjum Świętego Wawrzyńca w Gdyni. Organizujemy wiele akcji, koncertów, kwest. Nasi wolontariusze też biorą udział i dlatego też dzisiaj wspieramy wolontariuszy Wośpu. Wośpu, piękna inicjatywa, prawda? Proszę Zdzisławie, powiedz mi jedną taką rzecz, że jesteście małżeństwem, tak? Jeszcze nie, ale mamy zamiar i na pewno dużo wolontariuszy przyjdzie na nasz ślub. Miejmy taką nadzieję, będziemy trzymali kciuki z państwem. Oczywiście myślę sobie, czy pomaganie właśnie starszym osobom i nawiązując do dzisiejszego dnia, ponieważ pomagamy dzieciom, prawda, dzisiaj w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jakie ma dla was znaczenie dzisiejszy dzień i wasza praca, którą wkładacie? Ja inaczej odpowiem w ten sposób, że orkiestra pomagała cały czas dzieciom, teraz pomaga dorosłym i starszym osobom. My przez cały czas jakby pomagaliśmy starszym osobom, a w tej chwili będziemy pomagali dzieciom, bo budujemy hospicjum dla dzieci, więc no, jest troszeczkę mała odwrotność, ale ten sam cel. A w którym miejscu to hospicjum się znajdowało? Hospicjum znajduje się na Oksywie na ulicy Dykmana, a tuż po drugiej stronie ulicy teraz powstaje nowe hospicjum dla dzieci. Będziemy trzymali za was kciuki. Bardzo piękne słowa powiedzieli goście naszego programu. Oby tak dalej. Siema. Siema. Siema.